Witaj, Izabela Ślezak-Walczybok, szkoleniowiec Profi Fitness School, fizjoterapeutka uroginekologiczna. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam i pokażę, jak po raz pierwszy po porodzie aktywować poprawnie mięsień poprzeczny brzucha. I nie będą to żadne deski, planki, planki bokiem, planki przodem, a jedynie wykorzystamy sobie oddychanie. Pamiętacie z jednego z poprzednich odcinków, kiedy pokazywałam oddychanie boczno-żebrowe, a więc kierowanie oddechu do boku żeber. I dzisiaj sobie to wykorzystamy, a więc powtórzymy to, co mieliśmy w poprzednich odcinkach, dlatego że to dzisiaj połączymy sobie właśnie z aktywacją mięśnia poprzecznego brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha bardzo mocno rozciąga się w okresie ciąży i po porodzie potrzebuje w wielu przypadkach naprawdę dużo czasu na regenerację, na obkurczenie się tkanek. Pokażę, jak poradzić sobie i pomóc mięśniom brzucha w poprawnej aktywacji, ale również poprawić funkcję wydechową i wspomóc reedukację oddechową poprzez mięsień poprzeczny brzucha, dlatego że on jest pomocniczym mięśniem wydechowym, dlatego pod kątem stabilizacji, pod kątem poprawnej funkcji oddychania jest dla nas niezwykle, niezwykle istotny. Do tego celu oczywiście będziemy w pozycji leżącej i pokażę Wam, jak będzie to wyglądało. Zapraszam. Ułóż się w pozycji leżenia na plecach, ugnij kolana, ugnij biodra, stopy kolana masz na szerokość bioder. Twoją miednicę ułóż w pozycji neutralnej, a więc zwróć uwagę, żeby nie była ani w przodopochyleniu, ani w tyłopochyleniu, pomiędzy. Obróć ramiona stroną dłoniową do sufitu, kąty dolne łopatek zbliż do siebie, barki oddal od ucha, wydłuż szyję. I w tej pozycji ponownie kierujemy nasz oddech do żeber, tak jak było to pokazane w poprzednich filmach. Kierujesz do boku żeber wdech, starając się zwrócić uwagę, żeby Twój brzuch nie unosił się, on pozostaje maksimum konstans. Wdech. Idzie wydech. I z końcem wydechu zbliż kolce biodrowe, zbliż żebra do siebie. Staraj się zrobić to na końcu wydechu, a więc pozwól na początku, żeby wydech pozwolił, żeby Twoje żebra wracały i z końcówką wydechu zbliżasz je i tak samo kolce biodrowe, wyobrażenie, że zbliżasz je do siebie. Wdech. Wydech. I rozluźnij. Kiedy na końcu wydechu zbliżysz, postarasz się zbliżyć łuki żebrowe do siebie i kolce biodrowe do siebie. Utrzymaj to napięcie około 5 sekund i rozluźnij. I staraj się wykonać tego co najmniej 20 razy. W innej wersji możecie wykonać to ćwiczenie, aby dłonie podłożyć pod głowę. Dzięki temu otworzy nam się bardziej klatka piersiowa, będziemy mieć większą jej otwartość. Zobacz. Wdech. Wydech. I puść rozluźnij. A więc ponownie wykonujesz wdech do żeber mniej więcej na 3 sekundy. Wydech spokojny, naturalny. Wracają sobie żebra do swojej pozycji wyjściowej. I z końcówką wydechu Twoje łuki żebrowe chcesz delikatnie zawęzić oraz zbliżyć kolce biodrowe do siebie. Jeszcze raz powtórzę to ćwiczenie. Wdech, wydech zbliż żebra, zbliż łuki, rozluźnij. Oczywiście nie wybieraj tej pozycji z dłońmi pod głową, kiedy jest mocno napięta klatka piersiowa i jest Tobie w tej pozycji po prostu niewygodnie. Czyli na przykład łokcie idą w tą pozycję i Ty zaczynasz napinać okolice klatki piersiowej. Wtedy zalecam wróć do tej pozycji. Natomiast jeżeli jest, nie ma problemu, jest Ci wygodnie w tej pozycji, spróbuj to wykonać. Także znajdź dla siebie idealną pozycję. To ćwiczenie zalecam wykonywać na pewno po porodzie i na pewno zalecam codziennie. Powtórzeń 10 do 20
niekoniecznie trzeba zrobić nie wiadomo ile powtórzeń. Skupmy się tak naprawdę lepiej na jakości, a nie na ilości. Także lepiej będzie tak naprawdę, jeśli zrobimy 10, 15 do 20 dobrych powtórzeń, niż mielibyśmy zrobić 100 powtórzeń. Zwróćcie proszę uwagę, że te ćwiczenia nie są bardzo mocno siłowymi ćwiczeniami. To jest bardzo delikatne, subtelne napięcie. Mam nadzieję, że pomogłam. Mam nadzieję, że będziecie korzystać. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do kolejnych odcinków. Izabela Ślęzek-Walczybok, Profi Fitness School. Do zobaczenia.